Siemano, z tej strony Buniek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj strasznie nietypowo i pierwszy raz w tej formie. Będę prowadził wywiad, co jest całkiem czymś nowym, mi się wydaje, nawet na polskiej scenie League of Legends. Wywiad będzie z osobą dość bardzo, bardzo ciekawą. Osobą, która w sumie pokazywała mi moje pierwsze kroki w League of Legends, także mam pewien sentyment, cały czas oglądając jego nagrania na YouTubie, tudzież streama. Nic więcej nie mogę dodać o tej osobie, przedstawiam wam Gimpera. Cześć, witam wszystkich oglądających ten materiał. Witaj Gimperze. No więc tak, nie owijając bawełnę, zaczniemy od pierwszego pytania. Więc tak, zapytam się ciebie, jak to się zaczęło w ogóle, że zacząłeś nagrywać na YouTubie, streamować później, dużo później zacząłeś streamować, z tego co się orientuję. Tak, to prawda. Mhm. Więc jak to się zaczęło, powiedz to w skrócie, dlatego że w twoich materiałach na YouTubie na pewno można znaleźć masę odnośników właśnie do tego, jak mówię, że tak, zaczynałem w ten sposób. Opowiedz to w wielkim skrócie, jak to się zaczęło. No to można by dosyć długo opowiadać, natomiast jeżeli chcesz w skrócie, to przeglądałem materiały z gry Spear of Destiny od takiego użytkownika Zirblazer. On tam nagrywa sobie gameplaye po prostu z tej gry, z różnych modyfikacji do niej. I gdzieś tam w polecanych, jak sobie przeglądałem, znalazło mi właśnie materiał z tej gry Spear of Destiny i tam było Zagrajmy Wy. Najpierw z ciekawości pomyślałem sobie, jakiś Polak może gameplaye nagrywa, zajrzałem do tego. Okazało się, że na dodatek te odcinki, które on prowadzi, są z komentarzem głosowym. Pomysł bardzo mi się to spodobał. Swoją drogą był to użytkownik o niku Człowiek z Wyżyn, którego oglądam do tej pory. Obejrzałem cały ten let's play z Spear of Destiny, później jeszcze Ultimate Underworld i parę innych produkcji jeszcze u niego oglądałem. Aż w końcu sobie pomyślałem, czemu by nie zrobić czegoś podobnego. Jako, że byłem świeżo po obejrzeniu właśnie tego Zagrajmy w Spear of Destiny, powiedzmy, miałem taki nastrój do grania w coś starszego, w jakąś klasykę. Na pierwszą grą, którą zdecydowałem się nagrać, był Wolfenstein 3D. To jest właściwie pierwowzór, tak? Pierwsza część z Wolfensteina, później był właśnie Spear of Destiny, to była druga część. No i później jakoś to poszło samo z siebie. Pierwszy odcinek, nawet jak nagrywałem, pamiętam, że strasznie krytycznie do tego podszedłem, tak sobie pomyślałem, że kurczę, ja nie mam takiego dobrego głosu, nawet go tam w pierwszym odcinku pogrubiłem sobie troszkę, żeby lepiej to brzmiało. No i później to jakoś poszło samo z siebie, zakończyłem tego Wolfensteina 3D, poleciały kolejne serie, jakoś ci widzowie powoli w równym tempie sobie idą. Aha, czyli to wszystko zaczęło się od Spear of Destiny, to dość znana klasyka w sumie. Mam nadzieję, że większość graczy, na pewno większość starszych graczy to pamięta. Ja jeszcze pamiętam, jak grałem w sumie w Spear of Destiny, czy było w Wolfensteina 3D. To w sumie były jedne z gier przełomowych, pamiętam, swego czasu. Nie uważasz tak? Tak, oczywiście dla mnie to jest klasyka. Te wszystkie stare produkcje id Software przede wszystkim, czyli Wolfenstein, Doom, Quake, Heretic. Czy Heretic był robiony przez id Software? Tak, chyba. Nie jestem chyba pewien. I Hexen jeszcze, ale Hexen też nie jestem pewien, czy id Software. Wydaje mi się, że to już jakaś inna firma robiła. Ale to wszystko było też na tym Build Engine. Dalej już, parę lat później był Duke Nukem 3D. Tak, go też pamiętam. To Doomy, Duke Nukem to były też straszne klasyki, które się jeszcze u sąsiada w sumie grało czasami. Tak, to jest klasyka. A powiem ci, że była bardzo duża szansa, że dzisiaj w ogóle bym o nich nie wiedział, bo wszystkie te produkcje znam, ponieważ jak byłem młodszy w nie grałem oczywiście, ale znam je, ponieważ było czasopismo Chip i tam na jakiś jubileusz wydali takie wydanie właśnie Chip Power Pack. I tam były dwie płyty CD i tam było około 300 wersji demonstracyjnych. No cóż, starszy mi to zakupił, żebym sobie pograł, no i tam po prostu było cała klasyka po prostu, którą dzisiaj znam i którą dzisiaj świetnie wspominam. Grałem na demówkach, ale wtedy demówki to były takie, że jak były trzy epizody w grze, to demówka to był jeden epizod. Czyli 1/3 gry. To fajne było, bo teraz na przykład pół godziny jest demo, gdzie gra trwa 10 godzin.
No tak, właśnie obecne dema, starsze dema też pamiętam jeszcze to ze swoich czasów. Przy czym jestem trochę starszy od ciebie. Okej, okay, tam wspomniałeś właśnie o pogrubianiu swojego głosu. Przy czym rodzi się tutaj właśnie moje następne pytanie. Gimper w realnym życiu, Gimper na YouTubie. Czy jest jakaś specjalna różnica między tymi dwiema postaciami? Wiesz, niespecjalnie. W materiałach moich staram się być dosyć spontaniczny i naturalny. Jednakże włączenie nagrywania to zawsze coś tam przestawia w mózgu i człowiek stara się, przynajmniej w moim przypadku tak to jest, że staram się, żeby... nie mówię tak o, jakbym normalnie grał, tylko wiadomo, staram się prowadzić ten komentarz w sposób ciekawy, interesujący. Staram się, na pewno rzadziej używam przekleństw niż w życiu codziennym, bo to również wpływa na jakość materiału. Także różnice są spowodowane dbałością o jakość tego materiału, żeby ludziom przyjemnie się to oglądało. A czy czasami nie masz czegoś takiego, że nagrywasz to i właśnie starasz się pilnować, czy nie przeklinać, coś takiego? A czy to nie przekłada się też na twoje właśnie realne życie, na realne stosunki z ludźmi? Na pewno częściowo tak, szczególnie po jakiejś dłuższej sesji nagraniowej. Kiedyś bardzo mało przeklinałem ogólnie, jeżeli mówimy akurat na ten temat, ale powiedzmy, że rozmawiam z takimi ludźmi, to po prostu w człowieka wchodzi. Ja widzę problem i staram się go wyeliminować, niestety nie zawsze to wychodzi. Podobnie jest na przykład z błędami w języku polskim. Jak na przykład cały czas człowiek słyszy, że tam wziąć, 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 to w końcu mu to wchodzi. Ja staram się z tym walczyć, to eliminować. Bardzo dużo mi w tym pomaga na przykład to, że ludzie wytykają takie błędy w komentarzach na YouTube. Miałem kiedyś taki problem też, co ludzie dosyć późno zresztą zauważyli, że nie zmiękczałem końcówek, czyli na przykład nie mówiłem będę, tylko mówiłem będę. I to po prostu niektórych tak raziło, wypomnieli mi to, ja mówię, okej, rzeczywiście jest z tym problem, zacząłem nad tym pracować i teraz również w życiu codziennym już nie popełniam tego błędu, tylko mówię poprawnie. No wiesz, z tym właśnie takimi będę a będę, no to czasami też jest różnica tego, gdzie się mieszka, bo w Polsce, jak wiadomo, dialekty niestety są różne. Już wiesz, bardzo dziwne by to było, jakbyś był na przykład Ślązakiem. Wtedy twój komentarz byłby dość Tak, wtedy ciekawy. też również inaczej by to na pewno brzmiało. Tak, zwłaszcza jeżeli by zaczął używać gwary nawet mimowolnie. Tak, bo to wchodzi Chociaż... samo z siebie to wchodzi, nawet jeżeli nie zawsze chcemy tego użyć, to przyzwyczajenia sprawiają, że mówimy tak, a nie inaczej. Tak samo kwestia tego, że na przykład ja, jeżeli chodzi o moje poglądy religijne, o czym zresztą jest nawet w najczęściej zadawanych pytaniach, choć nie boję się o tym mówić, jestem agnostykiem. A i tak często zdarza mi się, zamiast tam o kurde, zdarza mi się powiedzieć o mój Boże. Mimo że teoretycznie kłóci się to jakby z agnostycyzmem, to jest to kwestia przyzwyczajeń wyrobionych przez lata. No spokojnie, to chyba każdy coś takiego ma. Ja jestem na przykład ateistą i też mi się zdarza często oh my god, oh Mhm, my dokładnie, god. kwestia przyzwyczajeń. Tak, bo to się, mimo wszystko to się wynosi skądś, to się słyszy na co dzień, nawet w domu czasami, czy wśród znajomych i po prostu przyzwyczajamy się do tego. Tak, to jest prawdą. Ja mam takie pytanie. Ty zacząłeś nagrywać w 2010 roku, czyli niedługo będą, w sumie w tym roku powinny wyskoczyć ci 2 lata nagrywania. Tak, Tak, w zgadza się, w 2010. kwietniu 2010 roku dokładniej. Więc tak, przez te 2 lata nagrywałeś i na pewno oglądałeś wielu YouTuberów, oglądałeś też wielu streamerów. Jak siebie widzisz na tle, nie chcę tu wymieniać nazwisk i tak dalej. Jak się widzisz na ich tle? Czy część z nich przewyższasz, czyli stoisz gdzieś po środku, a część nie? Czy może uważasz, że oni jednak powinni coś zrobić lepszego, i ty jesteś trochę wyżej? Czy może jednak brakuje ci czegoś? Znaczy, generalnie nie lubię sam siebie oceniać, tak, że jestem lepszy od kogoś czy gorszy. Nie można też popadać w skrajności, że coś robię perfekcyjnie. Na pewno jest jeszcze wiele błędów, które muszę poprawić i wyeliminować. Nie o wszystkich ludzie na przykład piszą w komentarzach, bo akurat niespecjalnie im przeszkadzają. Staram się robić to, co robię, jak najlepiej, oczywiście.
Ale na przykład porównując pierwszy użytkownik z brzegu, jakiś tam, jakbym miał powiedzieć, czy moje Zagrajmy jest lepsze czy gorsze, to nie wiem, ja sam swoich materiałów nie lubię oglądać, powiem ich, z tego co rozmawiam z ludźmi, to większość osób tak ma, że oni swojego głosu nie lubią i swoich materiałów też nie. Natomiast oglądając kogoś, to ja powiem, czy jego materiały mi się podobają, czy nie. Ludzie często, jeżeli... Często taka reakcja jest, jeżeli komuś powiem, że ma słaby materiał, który mi się nie podoba, to ludzie często rzucają we mnie kontrargumentem, że o, a ty masz jeszcze słabsze. Także no, różnie, różnie to jest. Ja właśnie chciałem się o to zapytać. Jak ludzie reagują, skoro mimo wszystko masz tych ponad 13 tysięcy widzów Tak, chyba? dokładnie. I jednak jesteś popularny na YouTubie. Jeżeli właśnie oceniasz innych YouTuberów, oceniasz ich materiały, oceniasz pojedynczy materiał powiedzmy i on ci się nie podoba, to oni właśnie się, tak jak wspomniałeś, oni się odgryzają w pewien sposób. A jeżeli pochwalisz taki materiał, Wiesz, to to co bardzo wtedy? zależy od człowieka, bo są naprawdę ludzie, którym, bo to nie jest kwestia, to nie, to jest kwestia człowieka, nie ten. Nie moja. Ja zawsze, kiedy piszę negatywną opinię, staram się podać przykłady na to, co gość robi źle, w jakikolwiek sposób to uzasadniać. I są ludzie, którzy mówią: okej, fajnie, dzięki, cieszę się, że wytknąłeś mi błędy, postaram się to poprawić, bo oni mają taki podobny stosunek do tego jak ja. Czyli poprawiają to, co ludzie im wytykają, że robią źle. Oczywiście nie można tego przyjmować jako prawdę absolutną, że ja powiem, że coś mi się nie podoba, to gość od razu leci to poprawiać. Trzeba z rozsądkiem do tego podchodzić. Natomiast są osoby, jak którym napiszę, że coś robią nie tak, to albo na szczęście moje materiały myślę, że są na tyle dobre, że nie mogą mi rzucić argumentem w stylu nie podoba się to, zrób lepiej. Rzadko się spotykam z czymś takim. Natomiast albo mówią, że przestań mnie hejtować, co jest w ogóle nadużywanym i idiotycznym zwrotem, albo nie podoba się to, nie oglądaj. Tacy ludzie, powiedzmy, są strasznie, strasznie uodpornieni na krytykę i nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że mogą robić coś źle. Jeżeli kogoś pochwalę, natomiast to często ludzie cieszą się z tego i daje im to motywację, bo wiadomo, może na światowym YouTubie to nie jest dużo, ale na nasz polski YouTube myślę, że te 13 tysięcy widzów to nie jest taki wcale najgorszy wynik. Także przez te 2 lata jakieś tam doświadczenie w tym temacie mam i ludzie generalnie moją opinię. Jeżeli powiem im, że robią coś dobrze, to dla nich to rzeczywiście dosyć sporo znaczy, tak myślę. Rozumiem. Okej, takie mam pytanie trochę w sumie związane z tym, dlatego że mówiliśmy teraz o innych youtuberach, ale pomyślmy w tym momencie o zwykłych użytkownikach YouTube'a, takich widzach, którymi ja byłem jeszcze jakiś czas temu, czyli oglądają bardzo dużą liczbę materiałów, porównują różnych youtuberów i oni na przykład właśnie napiszą ci, że ktoś tam zrobił coś lepiej. Powiedzmy, to jest okej, okay, jeżeli tak napiszą, ale najgorsze jest czasami to, że oni nie argumentują tego. Nie uważasz, że ludzie powinni czasami być trochę bardziej otwarci w tym, co komentują, ale oczywiście z głową, nie po prostu napisać, a on to zrobił lepiej, a ty jesteś B. Nie w tym stylu. Nie uważasz, że ludzie powinni zacząć używać głowy wreszcie, żeby kogoś docenić albo określić, czy nie podoba mu się czyjeś Znaczy, materiały? to jest dosyć powszechne, że ludzie, wydaje mi się, nie, często ludzie nie potrafią porządnie uargumentować swojego zdania i później jeszcze tych argumentów obronić. Dlatego często jak widzę taki komentarz, który nie jest niczym uargumentowany, to myślę sobie, że to jest po prostu kwestia gustu. Kwestia po prostu, na przykład tego głos mi się bardziej podoba, a tego jest B. Ten myślę, że gra fajniej i ciekawiej komentuje. Bo niektórzy lubią, jeżeli jak ktoś tam w materiale robi z siebie debila, pokrzyczy coś tam, poudaje małpę, nie wiem, wbiegnie kamikadze w 50. A niektórzy wolą obejrzeć materiał, w którym gość na przykład pokazuje na 100% jak każdy poziom zaliczy, na przykład, nie? Czyli 100% wszystkich zabitych, 100% jakichś tam sekretów, power-upów, ciekawostek, easter eggów i spokojnym, profesjonalnym tonem to komentuje. Także ja to wszystko mniej więcej staram się podciągać pod kwestię gustu, szczególnie jeżeli zdanie nie jest uargumentowane. W sumie pamiętam swego czasu właśnie jak czytałem komentarze pod twoimi filmikami, to one miały, nie wiem, tak bardzo niski poziom, że zwykle przestawałem czytać po jakimś 15 komentarzu. A najbardziej mnie denerwują komentarze typu pierwszy, coś tam.
I w ogóle to jest bez sensu. Żaden konkretny komentarz, tylko zniechęca do czytania ich. Czy ty czytasz w ogóle wszystkie komentarze, które dostajesz pod Tak, filmikami? wszystkie komentarze czytam, jak również wszystkie wiadomości prywatne czy maile. Tak po prostu mam, że widzę, że jest nowy komentarz, to muszę go przeczytać i taki nawyk sobie po prostu wyrobiłem. Od początków mojej działalności tak było i tego się trzymam. A masz czasem coś takiego, że dostajesz komentarz i czujesz potrzebę odpowiedzenia na niego, ale w tym momencie akurat nie jesteś w stanie sensownie to zrobić? Czasami, szczególnie kiedy sprawdzę, na przykład jakbym teraz sobie sprawdził komentarze, no nie rozmawiając z tobą, przeglądałbym sobie komentarz, to no nie mam teraz jak na niego odpowiedzieć, bo nie jestem w stanie się skupić jednocześnie na rozmowie z tobą i żeby coś konkretnego gościowi odpisać. I czasami pamiętam, żeby gościowi odpisać, czasami nie. Także różnie to bywa i czasami po prostu na ciekawe komentarze mogę zapomnieć odpisać, co zdarza się niestety. Zdarza ci się też czasami odpisywać na komentarze albo piszesz do kogoś rage'ując. No, na przykład komentarz cię bardzo rozdrażnił. Powiedzmy, nie wnosi nic sensownego, a tylko obraził, powiedzmy, ciebie, kogoś tam jeszcze przy okazji, masę innych ludzi. I nie zdarzyło ci się parę razy, żeby odpowiedzieć na rage'u czy coś takiego? Czy wolałeś poczekać, ochłonąć i odpowiedzieć z większym Raczej sensem? staram się na tego typu komentarze nie odpowiadać. Jest film na moim kanale, który jest zresztą też podlinkowany na stronie głównej kanału, z zasadami, które panują i które z którymi każdy użytkownik, który chce napisać komentarz na kanale, powinien się zapoznać. Tam jest kilka ogólnych takich wytycznych. Generalnie tam jest taka netykieta w skrócie. Jeżeli komentarz tych zasad nie przestrzega, znaczy gość się nie zapoznał. Takiemu gościowi odpisuję, że zapozna się następnym razem z zasadami, zanim coś napiszesz głupiego i go blokuje, bez próby dyskusji. Oczywiście to zależy też od komentarza. To są ludzie, którzy za każdy negatywny komentarz potrafią zablokować, że jest hejterem. Natomiast jeżeli to jest taka typowa opinia w stylu, no nie wiem, nie chcę teraz przytaczać, albo powiedzmy coś w stylu: Gimper, jesteś chujem, bo coś tam głupio się śmiesz. No nie wiem, taki z dupy kompletnie przykład. To komentarz jest zupełnie taki bezsensowny, Bezsensowny. prawda? Tak samo te komentarze typu pierwszy, drugi, trzeci, kto ma wielkiego penisa, łapka w górę, nie wiem, szlachta przed 300, tarcza szmato, czy to z tym tarcza szmato była cała historia. Jasno daje Wiem. ludziom do zrozumienia, że czytam wszystkie komentarze, więc taki zator, powiedzmy, głupich i niepotrzebnych informacji mnie drażni, więc zwyczajnie będę takie osoby blokował, które powodują coś takiego. W sumie masz rację, w ten sposób, że tak powiem, ludzie albo się nauczą wreszcie, albo po prostu niech chociaż raz odpalą mózg. Nie wiem, czy oni to robią we śnie, czy coś takiego, już taki mają nawyk we krwi, ale naprawdę zaczęliby używać mózgu, bo naprawdę strasznie się to wszystko czyta. To świadczy o poziomie tak naprawdę polskiego internetu. Znaczy, to jest kwestia może nie tyle polski internet stricte, co polska scena gamingowa i ogólnie grono osób zainteresowanych grami, bo tutaj inaczej niż na Zachodzie. Na Zachodzie scena, powiedzmy, graczy jest dużo bardziej dojrzała. Chodzi mi o przedział wiekowy. Tam, wiesz, średni wiek gracza w Ameryce to jest powyżej 18 lat, jeżeli się nie mylę. W Polsce, jeżeli da się zauważyć, to większość osób to jest w przedziale 13 do 16 roku życia mniej więcej. No i osoby w tym wieku zachowują się inaczej po prostu niż ci starsi. Często próbują bezsensownie zaistnieć w internecie, pisząc właśnie komentarze typu pierwszy, bo nie zależy im po prostu na wyrażeniu jakiejś tam opinii na temat tego filmu, tylko komentarze są dla nich jakimś tam narzędziem, by zaistnieć. Tak samo moduł subskrypcji, którego większość tych młodych użytkowników nie rozumie, bo dla nich na przykład subskrypcja jest nagrodą dla kogoś. Czyli na przykład proszą: subskrybujcie mnie, tam nagrywam Minecraft, to subskrybujcie mnie, bo mi to sprawia przyjemność, nie zapomnijcie, jak wam się materiał spodobał, to subskrybujcie. Albo spotkałem się z takim zdaniem też, z kolegą rozmawiałem i on mi mówi: ty słuchaj, mój kolega cię odsubskrybował wczoraj. No to ja się z ciekawości pytam: a dlaczego? Uzasadnił jakoś? No on powiedział: no tak, bo chciał ci zrobić na złość. Facepalm. No dosłownie, no naprawdę.
Czasami się właśnie przerażam, a coś tam nie podoba mi się, unscribe, unscribe. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Subskrybuję się kogoś tylko dlatego, że podobają się czyjeś materiały, że podoba się poziom tych materiałów, że naprawdę jesteśmy zainteresowani oglądaniem filmików i naprawdę każdy może mieć zły dzień, żeby nagrać coś gorszego, bo na przykład, nie wiem, jestem chory, mam gorszy głos i to będzie niewyraźnie słychać. Naprawdę za takie coś, no to jest trochę dziwne, albo że obraziłem kogoś przez przypadek, nie wiem, dlatego, że jest wielkim katolikiem, ja w tym momencie jestem ateistą i powiedziałem jakiś głupi żart o księżach. Powiem ci, bardzo ciekawą sytuację widziałem ostatnio. Nie wiem, czy oglądałeś, jako że interesujesz się u mnie materiałami z League of Legends, czy widziałeś spar pomiędzy drużyną moją, a użytkownika DJ Palasite. Tak, właśnie oglądałem to w sumie dzisiaj rano nawet, bo ostatnio nawet nie miałem jakoś czasu, ale dzisiaj rano właśnie, jeszcze korygując moje materiały tutaj, właśnie przejrzałem twój kanał i znalazłem ten mecz. Oglądałem go z twojej strony, nie oglądałem go jeszcze ze strony DJ-a Palasite. Znaczy, no, dobra, i teraz tak. My zagraliśmy lepiej, bo prosta sprawa, wygraliśmy znaczącą przewagą, gramy lepiej od nich. Okej, no wiadomo, niektórzy no grają tak. Lepiej, niektórzy gorzej, nie ma problemu. Tylko natomiast, i u mnie tam komentarze, tam fajnie, Gimper, że wygraliście, brawo, brawo, brawo. Okej, teraz z perspektywy DJ-a Palasite'a. Ludzie w komentarzach po prostu zaczęli na niego centralnie wierzyć, coś tam... Palasite, ty cioto, coś tam nie umiesz grać i wszyscy nagle unsubują go, wszyscy łapki w dół. Dlaczego? Bo przegrał, bo zdarzył mu się słabszy mecz. No po prostu porażka, ludzie go odsubskrybowują za to, że zagrał jedną słabszą grę. To w sumie teraz należy zadać sobie pytanie, po co ci ludzie go subskrybowali? Czy dlatego, że fajnie oglądało im się materiały, jego materiały, czy może... Nie wiem, jaki cel jest wtedy subskrypcji dla tych ludzi. Nie wiem, ja właśnie też tego trochę bardziej nie rozumiem. Tutaj trochę porównam właśnie z amerykańską sceną zagrajmy w ogóle właśnie streamowania i nagrywania. Tak mi się właśnie przypomniało, było kiedyś coś takiego, że w sumie ostatnio, nie wiem czy może oglądałeś IEM Kyiv. Nie, ale strasznie byłem na niego zły, bo to było na serwerach Twitch TV, na którym ja streamuję i to straszne problemy u mnie powodowało. Aha, więc to właśnie na pewno gdzieś nagrania są, więc możesz sobie zobaczyć później z komentarzem. Tak czy siak, pamiętam, że tam właśnie było coś takiego, że Team Solomid no dość strasznie przegrał w finale. No ale o dziwo właśnie nie stracili przez to fanów. Ludzie nie przestali ich subskrybować i tak dalej. Teraz mieli ostatnio problem z internetem i jak Kejok ostatnio się nawet pochwalił, że przybyło mu strasznie dużo ludzi, którzy subskrybują jego Twittera, coś tam jeszcze. Strasznie dużo osób ciągle ich wspiera, mimo że mieli teraz ostatnio dużo problemów, mieli słabszą kondycję i tak dalej. Tam ludzie nie hajtują, tam ludzie nie subskrybują dlatego, że oni grają jakoś super specjalnie, bo to są ludzie, to nie są roboty, to nie, oni nie są zaprogramowani. Mogą mieć złe dzieje, mogą być chorzy, nie wiem, wszystko się mogło zdarzyć, jejku, czarny kod im przebiegł. No tak, powiem ci, to wszystko właśnie rozbija się o tą różnicę wieku, różnica średniej wiekowej typowego polskiego użytkownika, a amerykańskiego. Ale nie, powiem ci, że właśnie kiedyś tak z ciekawości przejrzałem sobie pewien wątek na forum League of Legends i on był na właśnie amerykańskim forum i tam było... próba wyliczenia mniej więcej na 1000 graczy, jaka jest średnia wieku. Ale nie wyszła taka wcale duża, około 17 lat. Powiem ci, że starsi gracze dużo rzadziej się udzielają w tego typu sprawach. Szczególnie na to zwrócił mi uwagę widz użytkownika Esgarot. Nie wiem, czy kojarzysz go z YouTube'a. Tak. Esgarot, tak czy siak, żeśmy się spotkali. Był akurat w Warszawie protest przeciwko ACTA. Uznałem to jako świetną okazję, żeby się z nim spotkać, bo on się tam wybierał. Esgar odpowiedział też, że kto z jego widzów chce przyjść, może wpaść. Były w sumie dwie osoby, z czego jeden gość, on tam miał 20 parę lat rzeczywiście. I poszliśmy sobie pogadać. I powiem ci, że z rozmowy z nimi wyniknęło tak, że on... Wynikło mi coś takiego, że on w ciągu 4 lat napisał bodajże 2 komentarze tylko na YouTubie. Jaki z tego wniosek? I on powiedział, że ma też dużo znajomych, którzy też tam oglądają jakieś materiały, na przykład moje czy kogoś i w ogóle się nie udzielają. Bo oni po prostu, powiedzmy, że nie czują takiej potrzeby. Ja też na przykład na forum LeagueOfLegends.com, LeagueOfLegends.pl w ogóle się nie udzielam, nie czuję takiej potrzeby. I dlatego często może być takie wrażenie, że tych młodszych użytkowników jest dużo więcej, ale to jest też dlatego, że ci starsi aż tak często się nie udzielają.
Znaczy, powiem ci, jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja też mam już ponad 20 lat. I to wygląda w ten sposób. Ja na YouTubie mam może 5 komentarzy, z 3 kont 5 komentarzy wysnułem w sumie. Nie robię komentarzy, jeżeli naprawdę nie mam takiej potrzeby. Jeżeli naprawdę, chyba że coś zauważyłem, coś co jest warto komentowania, wtedy faktycznie nie robię tych komentarzy, tylko jest tylko 5 komentarzy. Czasami właśnie właśnie na forum czy Reddicie, tam znowu zostawiam moje posty, moje odpowiedzi i tak dalej. Tylko dlatego, że na przykład jest właśnie konkretne pytanie, na które jeszcze nikt nie udzielił odpowiedzi. Jeżeli widzę, że ta odpowiedź została udzielona, niestety nie wszyscy to robią. Czasami widać właśnie, że 10 różnych osób udzieliło tą samą odpowiedź, bo ludzie nie czytają swoich postów. Ludzie nie czytają tego, co napisał ktoś inny pod spodem. Ja założyłem do tej pory 4 wątki na forum League of Legends i powiem ci, że ja się właśnie przeraziłem, że na jednym z tych wątków ja dostałem jedną i tą samą odpowiedź 30 razy. I mimo, że pod każdą z tych odpowiedzi dawałem odpowiedź, że już to było wcześniej, już to było wcześniej, już to było wcześniej, i tak mimo wszystko dostawałem dalej te odpowiedzi. I stwierdziłem, że nie ma sensu dalej to odpisywać, poczekam aż się wyszumią i dadzą mi święty spokój. Taka była prawda. Wiesz, no dobra, mów. No i właśnie stąd się wzięło, że przestałem po prostu nawet udzielać się na tym forum. W tym momencie naprawdę, jeżeli jest pytanie i widzę, że tam miało 1000 wejść, ale żadnej odpowiedzi i jest odpowiedź na to pytanie, to jeszcze mi zostało z czasów linuxowych, jak udzielałem się dużo na forach linuxowych, po prostu tam mi to zostało i daję tą jedną odpowiedź i tyle. Ja więcej do tego wątku nie wracam, albo wracam dopiero powiedzmy za 24 albo 48 godzin. Zobaczyć, czy ktoś może mnie nie poprawi, bo też się mogę pomylić. To samo jest, powiem No, ale. ci, na przykład w Zagrajmy. Jeżeli gram w coś i nie zauważam jakiejś opcji, i się pytam, kurczę, czy gdzieś tu to jest, w końcu na koniec odcinka tego nie znajduję, no to od razu pierdyliard komentarzy, ej, to przecież to jest na górze, ej, to jest na górze, to jest na górze, to jest na górze. Ja po pierwszym komentarzu już wiem, albo nawet tam nie muszę czytać komentarzy, bo w następnym odcinku to znalazłem, a ludzie, mimo że nie wiem, czy widzą, że jest komentarz, że ktoś mi napisał, że jest na górze, to i tak cały czas oni czują potrzebę, żeby mi na to odpowiedzieć. Ja czasami pół roku po wstawieniu filmu nagle dostaję odpowiedź na coś tam, co też nie mogłem znaleźć, co już od dawna wiem. No, pół roku to chyba trochę Zdarza się, przesadne. naprawdę zdarza się takie coś. Kurczę, dziwię się ludziom naprawdę, że im się chce w ogóle. Okej, może przejdźmy do kolejnego pytania, bo tutaj to moglibyśmy gadu, 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 gadu. Mam takie pytanie. Jak sobie wyobrażasz siebie i scenę Zagrajmy za powiedzmy 5 lat? Jak byś sobie wymarzył, żeby ona podążała? Scena w Polsce i scena na świecie. Jeżeli interesuje się światową sceną, bo tego to nie Nie, wiem, wiesz, ale. raczej na polskiej siedzę. No to pomówmy tylko o polskiej scenie. Jak byś chciał, żeby ona dążyła? Gdzie jakiś cel, żeby sobie wyznaczyła, czy żeby dążyła do samorozwoju, do ewolucji, czy może przydałaby się jakaś rewolucja? Powiedzmy, wyobraź sobie siebie za 5 lat i dalej robisz to, co robisz, czyli nagrywasz, zagrajmy, i jak to może wyglądać? Nie wiem, nie wybiegam myślami tak daleko w przyszłość. Generalnie staram się planować na nie dalej niż pół roku, bo to jest kwestia, że te plany i tak się pozmieniają. Jakbym sobie tam na przykład pomyślał, że no nie wiem, że za rok chcę mieć 30 tysięcy widzów. To jest jakiś tam cel. Ale za pół roku zrobię jakiś projekt, który tam nagle sprawi, ludziom się spodoba i nagle w miesiąc mi skoczy do 50 tysięcy. I nagle te długoterminowe plany, które tam wyznaczyłem sobie na rok, one legają w gruzach. Muszę coś nowego wymyśleć. Dlatego staram się aż tak daleko w przyszłość nie wybiegać. Mniej więcej na bieżąco staram się rozplanowywać to, co robię, z czego większością planów się nie dzielę, bo one tak często się zmieniają, że na przykład zapowiem jakąś serię, później nagle odechce mi się ją nagrywać, a ludzie dalej męczą mnie o to, żebym ją robił. Dlatego no po prostu to jest też to moje podejście, że staram się wrzucać Zagrajmy dopiero jak mam całe nagrane. Żeby nie było takich sytuacji, że w środku gry mi się odechce. Natomiast jeżeli chodzi o resztę sceny, to wydaje mi się, że jest okej, tak jak jest w tym momencie. Na pewno przydałoby się więcej barwnych postaci, które by urozmaicały to wszystko,
Bo ostatnimi czasy wydaje mi się, że jest troszkę szarawo na tej polskiej scenie YouTube, szczególnie Zagrajmy Wy. Bardzo to się związało z odejściem takiego użytkownika Witchaven, nie wiem czy kojarzysz. Tak, obejrzałem parę jego materiałów, właśnie też słyszałem o zamknięciu jego konta, z czym się bardzo zdziwiłem w sumie. To jest dosyć barwna postać i powiem ci, że brakuje takich ludzi troszkę na polskiej scenie. Znaczy, bo było dwóch Witchavenów, powiedzmy, bo był, z jednej strony to był człowiek o zajebistej wiedzy historycznej, który naprawdę potrafił tak zaciekawić, że tam oglądałeś 10 odcinków pod rząd, bo on nawijał na przykład, miał tam Return to Castle Gothicstein, jakiegoś tam swojego moda, i on w czasie tego Zagrajmy opowiadał jakieś ciekawostki z historii, po prostu tak świetnie to opowiadał, że przyjemnie się to oglądało, ekstra. Z drugiej strony gość grał w takie produkcje jak na przykład Blood czy Doom i on to po prostu strasznie się cieszył, jak rozwalał tych przeciwników. To jest mniej więcej coś takiego, jak ty mi mówiłeś o tym użytkowniku właśnie angielskim. Tak, dokładnie coś takiego. Z tym, że właśnie dodatkowo były te odcinki, gdzie on potrafił tak świetnie opowiadać, no, że po prostu z przyjemnością się tego słuchało. Brakuje takich osób na polskiej scenie Zagrajmy. Ogólnie teraz ludzie też zaczynają odchodzić od takich tradycyjnych Zagrajmy i raczej przerzucają się w stronę recenzji, jakichś tam ogólnych materiałów typu pierwsze wrażenia. Bardzo to zostało rozpropagowane przez takich użytkowników jak Wonzaj czy Rock Alone. I no na tej scenie Zagrajmy troszkę tak się szarawo robi i wszystko, większość materiałów wygląda bardzo podobnie. Brakuje jakichś kontrastów. Myślę, wiesz co, ostatnio zauważyłem, że na polskiej scenie Zagrajmy strasznie lubią dominować sandboxy, co nie wiem, no dla mnie oglądanie sandboxa na dłuższą metę jest, no kurczę, nie jest zbyt ciekawe. Kwestia komentarza, powiem ci, że to jest kwestia komentarza tak naprawdę. Ja również to zauważyłem, stąd właśnie pomysł na mój program o nazwie Piaskownica. I z tym, że staram się, jeżeli mogę jeszcze, wprowadzić element interaktywny, czyli właśnie na tym to polega, że ludzie mogą rzucać swoimi propozycjami, żeby nie pozostawali całkowicie bierni i myślę, że to całkiem nie najgorzej działa. Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, twoja piaskownica jest całkiem inna niż te sandboxy, które do tej pory oglądaliśmy, które przynajmniej ja oglądałem, może nie oglądaliśmy, tylko oglądałem. To wygląda w ten sposób. Do tej pory sandbox, najprostszym przykładem, który coś zalało polskiego YouTube'a i nie tylko, to jest Minecraft. I po prostu te materiały są tak zbliżone do siebie. Jest oczywiście paru fajnych ludzi, którzy to nagrywają i oni naprawdę wnoszą coś ciekawego do tego. I mimo że robią to samo ciągle, oni robią to w ten sposób, że jednak ty nie oglądasz tego, co oni robią tak do końca, tylko ty oglądasz ich, ty ich słuchasz i przeżywasz z nimi, jak oni to robią. Jednakże właśnie twój sandbox jest całkiem inny od Minecrafta. Twój sandbox po pierwsze jest czymś, co w sumie pierwszy raz się spotkałem właśnie wtedy z takim tego typu sandboxem, że on jest typowo interaktywny, zwłaszcza jeżeli kiedy to zacząłeś robić na streamie, co w ogóle dla mnie było dużym szokiem. Tak to rzeczywiście bardzo podnosi ten poziom interakcji z widzami, bo na bieżąco mogę się pytać, co chcecie, żebym teraz zrobił, A czy B. Takie na odcinkach jest to troszkę trudniej pokazać, bo tylko ludzie mogą decydować z odcinka na odcinek o pewnych sprawach, natomiast na streamie jest to dużo bardziej interaktywne. Troszeczkę niefortunnie to wyszło, że na pierwszą grę wybrałem właśnie tego Mountain Blade'a, bo ludzie często rzucają durnymi propozycjami, bo po prostu nie grali w tą grę, nie wiedzą, jaka mechanika nią kieruje, wskutek czego sporo decyzji i tak podejmuję sam, ponieważ sporo grałem w tą grę i doświadczenie mi podpowiada, że tak będzie lepiej. Szczególnie, że widzowie jako cel obrali sobie, żeby całą mapę podbić. To tutaj jedna nieprzemyślana decyzja naprawdę może wszystko zrujnować. Dlatego myślę, że na przyszłe gry w Piaskownicy będę wybierał jakąś prostszą grę, której reguły naprawdę są łatwe do ogarnięcia. Żeby jeszcze bardziej tą interaktywność uwypuklić. Rozumiem, właśnie ta interaktywność z widzami to jest coś, co właśnie czasami się rzadko widzi w sumie u niektórych bardziej popularnych użytkowników, bo oni po prostu, że tak powiem, trochę olewają swoich widzów. Wiesz o co chodzi, dostajesz ileś tam tysięcy komentarzy i nawet nie przeczytają połowy z nich. Więc dla mnie na przykład jest bardzo dużym plusem dla ciebie, że ty to czytasz wszystko, że bawisz się z tymi widzami, że dajesz im wziąć te jakby bierny udział w swoich Zagrajmy, nie? Że pozwalasz im decydować, co masz dalej robić w danej grze.
To jest bardzo ciekawa forma, moim zdaniem. Mi się to bardzo właśnie spodobało na streamie. Ja to byłem w bardzo dużym szoku, powiem ci. Jasne. Okej, teraz przejdźmy coś, o czym jest w ogóle mój kanał, bo my tu gadu, 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 a mój kanał niestety, wiesz, jednak ma swój temat. Jasne, nie ma problemu. I tak żeśmy bardzo dużo tutaj porozmawiali na inne tematy, bo tutaj planowałeś około 15 minut całość, a już 35 minut ponad mamy. No właśnie, też zauważyłem u siebie na nagraniu 35 minut. Dla mnie to jest wow, myślałem, to trochę szybciej zejdzie. No niestety, wiesz, no. Jasne, Człowiek chce, czasami nie No wychodzi. jasne, z tego co widziałem, że tutaj chciałeś poruszyć temat ogólnie traktowania widzów, ale myślę, że to dobrze, że to pominiemy, bo ja ogólnie chciałem audiologa na ten temat nagrać. A, to całkiem dobrze, ja bardzo chętnie wysłuchałem. No, w sumie chyba wszystkie twoje audiologii czytałem. BTW Wisisz mi Wiszę ci piwo piwo. i jeżeli obejrzałeś analizę ankiet, to flaszkę też. Jeszcze moją ankietę zacytowałeś. Tak? A, mam cię. Nie, no także myślę, że możemy bez problemu przejść do tej drugiej części pytań. Właśnie, a teraz o czym jest mój kanał, czyli przejdźmy do League of Legends ogólnie. League of Legends. Twój pierwszy mecz w League of Legends, pamiętasz go może? Słabo go pamiętam, na pewno tak. Ogólnie, może zacznijmy całkiem od początku, czyli jak się wkręciłem w tą grę. No to pewnego dnia w szkole, po prostu wiadomo jak to w szkole. Na przerwie kolega mówi: ej, słuchaj, ale znalazłem zajebistą grę. I mówi, że Dota. No to ja w śmiech, bo żeśmy wtedy akurat Dota na Warcraftie strasznie trudna do ogarnięcia była i mówimy, że słaba mapka to była dla nas wtedy. No i on mówi, że słuchaj, taka Dota, ale taka fajna Dota, nie? Fajnie zrobiona, oddzielna gra i się League of Legends nazywa. Ja się pytam, no co to jest? I on mówi, taka fajna, słuchaj, ty, tam piratem chodziłem, coś tam strzelałem. Takie po prostu strasznie napalony na to. No to ja mówię, okej, słuchaj, wrócę do domu, pobiorę i zobaczę. No i pobrałem, on mówi, że piratem grał. No to patrzę, tu jest taki pirat. Okej, to go wziąłem. No i poszedłem tym gangplankiem wtedy, tu gangplank. I tak sobie patrzę, tutaj dwóch poszło na górę, dwóch na dół. Ja mówię, że środkowa linia jeszcze jest. No to okej, poszedłem na tą środkową linię. Więc jak patrzę, te cztery skille, okej, to z Doty mniej więcej kojarzę. Ej, to jak Warcraft. Tam brałem, no i coś tam. Nie pamiętam nawet, czy ją wygrałem, czy przegrałem. Coś tam, jakieś itemy kupowałem. Ale naprawdę szczegółów nie pamiętam więcej. No i teraz porównanie twój. Szczegółów może nie pamiętasz, ale pamiętasz, jaka frajda płynęła z pierwszego meczu, a frajda jaka płynęła z ostatniego meczu. Znaczy to jest na pewno nie tyle pierwszy, ostatni mecz, co powiedziałbym te czasy właśnie poznawania gry, a czasy, kiedy już mechanikę gry ma się opanowaną, no na pewno nie mogę powiedzieć, że do perfekcji, ale ma się opanowaną bardzo dobrze. To jest zupełnie coś innego. Kiedy nie zna się mechaniki gry, to frajda, która z niej płynie, jest dużo większa, bo cały czas odkrywamy coś nowego. Natomiast kiedy znamy już dość dobrze, to już tak troszeczkę bardziej. Ciężko mi słowo znaleźć. Popadamy w rutynę po prostu, grając. Nie uważasz, że Riot jednak stara się na tyle rozwijać ciągle LoL'a, że mimo wszystko on jednak wnosi za każdym razem coś nowego? Tak, to jest prawda. Znaczy, dlaczego League of Legends przede wszystkim jest takie popularne? Na to należy zwrócić uwagę, że każda gra jest inna. Żadna gra, jedna gra mnie przyciągnęła do siebie tak jak League of Legends, mianowicie Left 4 Dead. I to z tego samego powodu jak co League of Legends. Dlaczego? Ponieważ w Left 4 Deadzie mieliśmy tam niby cztery kampanie, bodajże w pierwszej części były cztery kampanie, każda po pięć mapek. Tylko że tam nie jest tak, że za każdym razem zombie są w tym samym miejscu, apteczki są w tym samym miejscu, amunicja i tak dalej, i tak dalej. Za każdym razem steruje tym tam AI Director, to się nazywało, czyli reżyser sztucznej inteligencji. On za każdym razem w różnym miejscu wszystko pojawiał, więc nie było mowy, żeby dwa razy przejść tą samą kampanię i żeby wrażenia były takie same. Po drugie, też zawsze graliśmy z różnymi ludźmi, którzy różnie się zachowywali. I mimo tego, że były tylko cztery kampanie, frajda była niesamowita i jedną kampanię można było paręset razy rozegrać. To samo jest w League of Legends. Jest niby jedna mapa, na której gra się najczęściej, jest niby jeszcze Twisted Tree Line i ten Dominion, ale to one są słabsze od oryginału, nie ma co No, ukrywać. ja pomijmy, bo mimo wszystko jednak główna scena się kręci wokół Summoner's Rift. Dokładnie, i tak, jest tam w tym momencie z 80 czempionów, chyba nawet ponad. I ilość kombinacji możliwych do stworzenia z tych czempionów jest masakrycznie duża.
Plus do tego dochodzą jeszcze, wiadomo, za każdym razem grasz z gościem, który ma inne runy, który ma inne summoner spele, co też zmusza do grania w troszkę inny sposób. Każda postać jest inna, każda postać ma swoją inną rolę. Niektóre postacie mogą w kilku rolach się sprawdzać. Wszystko to powoduje, że nie ma praktycznie dwóch takich samych rozgrywek. Każda jest inna i mimo, że rozgrywana jest na tej samej mapie, to, że za każdym razem spotykamy nowe doświadczenie, strasznie trzyma nas przy tej grze. Znaczy, wiesz, to jest ten sam sposób w sumie chyba jak grają gracze FPS-ów bądź RTS-u, bo to w sumie można porównać bardzo, bo wchodzimy na arenę, rozgrywamy mecz, wychodzimy. Mimo, że te mapy się powtarzają, one naprawdę, część map profesjonalnych ma przynajmniej do grania, no to zawsze jest jedna i ta sama pula. Prawda, ale za każdym razem gracze są na przykład w Counter-Strike, mamy tego The Dusta, ale za każdym razem gracze są inni, inne są bronie, z których korzystają, inne są taktyki. Po prostu to daje bardzo dużo umiejętności, to daje bardzo dużo kombinacji, które nakładają się na to, że rozgrywka jest za każdym razem inna, a w League of Legends inna. A w League of Legends jest to bardzo uwypuklone, przede wszystkim przez tą dużą ilość bohaterów. No to ja mam takie pytanie, czy myślisz, że Riot w sumie już odniósł sukces tworząc League of Legends, wynosząc ją na wyżyny jednego z lepszych e-sportów na świecie, bo w tym momencie się jest bardzo dużo drużyn, coraz większe pieniądze są ładowane właśnie w turnieje. Czy myślisz, że Riot dalej będzie dążył w górę, czy w tym momencie jednak przystopują trochę? Ponieważ oni już mieli jeden przestój i właśnie to był przestój przed wypuszczeniem Dominion. Myśleli, że Dominion wprowadził pewną rewolucję całkowitą w League of Legends. Okazało się jednak, że gra w nią parę osób i tylko i wyłącznie dla fanu. Czy myślisz, że Riot dalej będzie dążył, żeby coś zmienić w League of Legends? Czy oni jednak zostaną na tym, co już jest sprawdzone i pewne? Znaczy myślę, że będą próbować czegoś nowego, natomiast podejrzewam, że im to nie wyjdzie, tak samo jak do tej pory. Twisted Trigger średnio im wyszło, tak samo Dominion. Ich największym sukcesem, właściwie nie wiem czy nie jedynym w sumie, jest to, że gatunek MOBA, który jest, nie ukrywajmy, ta oryginalna Dota, Heroes of Nuerf, Dota 2 czy inne tego typu produkcje, są dużo bardziej skomplikowane, wymagają dużo większych umiejętności. Jednym słowem, hardkorowe produkcje to są po prostu. Dla graczy, którzy są gotowi na naukę tej gry, przeznaczyć bardzo dużo czasu, żeby czerpać z tego przyjemność. Riot Games zrobił jedną rzecz dobrze, że umiał ubrać gatunek MOBA w ten sposób, by był on przystępny dla graczy tak zwanych casualowych. Czyli którzy nie są w stanie poświęcić dużo czasu na grę, a mimo wszystko chcą się przy niej dobrze bawić. To jest właśnie to, co w League of Legends im się udało i myślę, że to jest właśnie przyczyna tak dużego sukcesu tej gry. W sumie to jest swego rodzaju duża, w sumie to jest bardzo duża prawda, choćby można zwrócić uwagę na grafikę, która jest przystosowana dla graczy nie tylko hardkorowych. Nie jest ona jakaś, może jak odpalimy w full detalach, to naprawdę jest przepiękna, a wiadomo, że pro gracze i tak grają na low detalach. Znaczy to jest kwestia tego, że grafika nie jest najlepsza, ponieważ taki typowy gracz nie ma jakiegoś bardzo dobrego sprzętu, także to, że gra jest w stanie się uruchomić na większej ilości komputerów poprzez tam słabszą grafikę troszeczkę, to też jest właśnie w jakiś sposób ukłon w stronę tych graczy casualowych, którzy nie wydają też pieniędzy na sprzęt aż tyle, a lubią sobie od czasu do czasu pograć i chcą, by ta gra im w miarę płynnie działała. Znaczy nie wiem, bo tutaj jest właśnie głupia polityka Riotu. Oni usprawniają grafikę, ale krok po kroku, co strasznie się odbija z patchem na patch na chodzenie na słabszym sprzęcie. Właśnie kiedyś wypowiadałem się na pewnym forum na ten temat. Przepraszam. I po prostu odczytałem tam, właśnie był na tym forum był post jednego z pracowników Riotu i oni powiedzieli, że z patcha na patch grafika jest coraz bardziej usprawniana. Niektórzy to zauważają, niektórzy nie, ale naprawdę, jeżeli się dobrze przyjrzeć, to faktycznie z patchu na patch coś w grafice jest zawsze zmieniane i za każdym razem jak wychodzi nowa postać, albo postać jest przebudowywana, albo coś jest zmieniane w danej postaci, czy wychodzą nowe skiny.
i tak dalej. Faktycznie ta grafika jest zmieniana. Zauważyłem to osobiście, właśnie po przeczytaniu tego postu powiedziałem, przyjrzę się, następne trzy patche będę obserwował. Zaobserwowałem to i to się faktycznie odbija na graczach. Zauważyłem, że na przykład niektóre skórki powodują takie skoki w FPS-ach, po prostu za to, że używamy tych skórek i nagle nasze FPS-y spadają o 5 do 10 w dół. Prawda. No i to jest właśnie moim zdaniem trochę dziwne. Riot mógłby zrobić jeden większy patch z całym tym, przystosować to, a oni tak będą się bawić, to trochę będzie dziwnie. No dobrze. Ale to jest sprawa inna, to jest sprawy techniczne Riotu i League of Legends kontra gracze, więc pomyślmy o czymś innym. Kimper, załóżmy, że w tym momencie chciałbyś zostać pro graczem League of Legends. Załóżmy, dobre stwierdzenie. Załóżmy, no nie mówię, że nagle zostaniesz, nagle wbijesz 2000 elo, znajdziesz sobie team i będziesz wymiatał, prawda? Zwłaszcza, że bodajże dlatego, że grasz na lagach, to chyba na US będzie ciężko. To nie jest lag, to jest delay. Czyli lag a delay, no, to delay. Są zupełnie dwie różne rzeczy, wiesz? Delay opóźnienie, lag to jest... Nie, bo zobacz. Skok przez ledal. Właśnie nie ma skoku, właśnie na tym to polega, że lag. To laga mam na Europie, kiedy mi ping z 40 skoczy do 70, czyli jak kliknę, a postać tego nie wykona, bo nie dostanie polecenia przez laga i zrobi to za 2-3 sekundy, bo jest lag. Znaczy, gra działa cały czas płynnie, a później jest nagle lag i momentalnie przerywa. Natomiast delay polega na tym, że cały czas jest pewien odstęp czasu i cały czas na przykład postać ruszy mi się tam pół sekundy po kliknięciu. Znaczy tak, ja tą różnicę rozumiem, no tylko nigdy jakoś jej nie tłumaczyłem nikomu, bo zwykle większość osób rozumiem, wie tak, o co chodzi. Dobrze, wracając do pytania. Zakładamy, że jesteś prograczem. W tym momencie wybijasz się na wyżyny League of Legends. Wyobrażasz sobie w ogóle siebie tam? Nie, ja w tą grę nie gram właśnie, żeby ten nabijać elo, żeby tam walczyć z najlepszymi, tylko dla przyjemności po prostu. Ale przyjemnością nie jest czasami wygranie? Wiadomo, że przyjemnością jest wygranie, ale to też zależy od meczu. Wiesz, jeżeli na przykład wygramy tam w 20 minucie, bo przeciwnicy są beznadziejni, to radość i satysfakcja płynąca z tego jest mała. Natomiast jeżeli wiadomo, mecz był długi, strasznie wymęczyliśmy się z przeciwnikami i po godzinie w końcu udało się wygrać, to wtedy jestem strasznie zadowolony z siebie. I nawet powiem Ci, jeżeli po godzinie takiej walki przegramy, to też jestem zadowolony, bo mimo że przegrałem, to dobry mecz był po prostu, bardzo wyrównany, no i na przyszłość będę wiedział już, jakich błędów unikać, bo wiadomo, że wygrane niczego nas... Znaczy, czegoś tam nas może uczą wygrane, natomiast porażki dużo więcej. Czyli siebie ogólnie nie widzisz jako pro gracza, a powiedzmy nagle zostajesz zwerbowany do jakiejś drużyny, która stwierdza, że ludzie startujemy, zaczynamy grać Go for LOL od, nie wiem, za miesiąc czy za dwa miesiące po długich treningach. Cię zwerbowany najpierw bym musiał chcieć wstąpić do takiej drużyny. No ale powiedzmy, ktoś dostrzegł twój talent, powiedział, że mogą być z tego jakieś tam, nie wiem, drobne pieniądze na czekoladę. No i wiesz, no... I tak gram, więc co mi leży? Wstąpiłbyś do takiej drużyny? Nie, przede wszystkim dlatego, że to wymaga systematyczności. Właściwie trzeba się tej grze, powiedzmy, poświęcić, jeżeli chce się coś w niej osiągnąć, tak? Mi to nie pasuje. A powiedzmy, znajomy ma drużynę i on gra jakiś turniej i poprosi cię o zamianę go. Ale powiedzmy, jest to turniej wyjazdowy, coś typu jakieś LAN party. W stylu na jeden mecz na przykład, tak? Czy na jeden turniej? Na jeden zależy turniej. Czy miałbym wolny czas i też na jakiej pozycji miałbym grać. Moja pozycja ulubiona to jest, wiadomo, że tam wszędzie mniej więcej zagram, natomiast ulubiona pozycja moja to jest mid i apekery oczywiście. Jeżeli miałbym grać na czymś, na jakiejś innej pozycji, to na pewno bym się nie zgodził, ponieważ nie czuję się tam pewnie i wiedziałbym, że przeze mnie mogą na przykład turniej wdupić. Natomiast jakby mi zaproponował, żebym na midzie zagrał, to tam czuję się na tyle pewnie, że myślę, że mógłbym się zgodzić, ale to też zależy, ile miałbym wolnego czasu akurat wtedy. Pamiętam taką sytuację na Dreamhacku. Właśnie jeden z graczy Fnaticu nie dotarł na pierwszy dzień i zastąpił go Will We Failure, bo znaczy on chyba ma nick taki. Nie, kolesia w ogóle nie trawi, on jest dziwny. Oglądałem parę jego streamów. XPiki nie dotarł z Fnaticu. I właśnie koleś mi grał bardzo słabo zagrał. I przez to Fnatic mogło właśnie turniej całkowicie przegrać. Dokładnie. Tam już nie pamiętam, jaka to była sytuacja właśnie z XPiki. Samolot właśnie, chyba uciekł, z tego co pamiętam.
Ja już naprawdę nie pamiętam, że było trochę dawno, dużo turniejów wstecz. Ale była tam taka właśnie sytuacja, że właśnie Willy Failer, no, fajna w ogóle ksywka, on zagrał właśnie za XPiKiego. Pamiętam, że on właśnie zagrał mecz beznadziejnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kurczę, Fnatic wygrał i nagle Willy Failer stoi w świetle kamery. Stwierdziłem, coś tu jest nie halo. Co z tym kolesiem jest nie tak? On pomógł im tylko raz, oni go w ogóle nie znają. Nie dość, że prawie im jeszcze zjebał dosłownie mecz. Mogli w ogóle nie wyjść z grupy wtedy. No, a koleś nagle znalazł się w świetle efektorów. Zaraz po tym turnieju zaczął streamować, pamiętam, ale chyba szybko skończył. Nie widziałem go ostatnio w ogóle. Także, widzisz, on pokazał się na tym turnieju. Coś tam osiągnął, na pewno coś tam osiągnął. A nie myślisz też, żeby coś takiego osiągnąć, a pokazać się, nie mówię już tylko wyłącznie o League of Legends, jesteś świetny w FPS-y. Nie myślałeś nigdy też na przykład grania w FPS-y? Nie, zawodowy gaming mnie kompletnie nie kręci, bo wtedy zatraca się przyjemność z grania. Tak samo teraz w League of Legends, jeżeli gram już takie gry rankingowe i tak dalej, to przyjemność tego nie płynie już taka sama, kiedy kompletnie nie patrzyłeś tam na rozkład na liniach i grało się for fun. To jest zupełnie coś innego. A druga sprawa, że nie poświęciłbym się temu, głównie dlatego, że wolę poświęcić się mojemu aktualnemu hobby, czyli właśnie zagrajmy i rozwoju. Wolę poświęcić się rozwoju kanału na YouTubie. Boże, nie wiem, czy to poprawnie gramatycznie powiedziałem. Jakoś mi się tak dziwnie wydaje. No nieważne. Mnie też dziwnie to brzmiało, ale nie wiem jak to poprawić. Mniejsza. Bardzo mi przykro. No, ludzie mam nadzieję, że załapią, o co chodzi. Okej, wspomniałeś o tym, że twoją ulubioną linią w League of Legends jest AP Carry, czyli przeważnie mid, ewentualnie solo top. No bo AP Carry też, no Tak, nie wiadomo. ukrywajmy, czasami chodzi na solo top. Wymienię ci teraz czterech graczy i powiedz mi, co o nich sądzisz. Ocelot. Dobra, powiem ci tak, nie oglądam. Znaczy wiem, że tam powiesz jeszcze jakichś graczy. Natomiast nie oglądam ich na tyle często, by mieć na ich temat jakąkolwiek opinię. Najczęściej rzucam okiem, jak grają, kiedy nie mam co robić zwyczajnie i przez pół godziny raz na 3 tygodnie obejrzę sobie streama takiej osoby. Także nie mam pojęcia, w jaki sposób oni Nie masz grają. pojęcia. Nie interesuję się topką aż na tyle, ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli będę się wzorował na tym, co oni robią, to nie będzie dobrze. Strasznie dużo osób teraz na siłę ciśnie, żeby grać tak jak topka, że te postacie, którymi topka gra, to oni też muszą, bo one są dobre. Natomiast sami boją się czegokolwiek innego próbować i ja kompletnie tego nie pochwalam. Znaczy, powiem ci tak, top gracze ustalili ogólną obecną metę w League of Legends. Czy nie uważasz, że oni jednak mają rację, skoro ta meta się sprawdza na co dzień w solo queue i ta meta się sprawdza na co dzień w każdym innym scrimie, A tak powiedz mi, czy dabiesz? ludzie często grają inną metą niż teraz jest? Ludzie nie próbują tego skontrować po prostu, dlatego jest taka meta, jaka jest. Jeżeli topce się ta meta znudzi, znajdą jakąś kontrę na tą obecną i ludzie też się na to przerzucą. Taka jest mentalność niestety graczy League of Legends. Znaczy, to było widać w sumie właśnie w ostatnim meczu Team Solomid kontra Mask of Five, co zachęcam cię do obejrzenia. Tam właśnie było delikatne odstępstwo właśnie od takiej standardowej normy. AD Cannon, jeżeli się nie mylę. No to już nie chodzi w ogóle o AD Cannona, bo coś takiego, że do tej pory jungler przeważnie starał się pilnować swojej dżungli, a zwłaszcza w tej nowej dżungli to pilnować Blue i Reda. A to nagle się okazało, że jungler nie pilnuje swojej dżungli, tylko pilnuje dżungli przeciwnika. Bo on wie, że jungler przeciwnika pilnuje swojej dżungli, nie jego. Dokładnie, kontra. I ludzie, którzy myślą z wyprzedzeniem, zamiast grać tak, jak grają przeciwnicy, będą grać w taki sposób, żeby ich skontrować i dlatego wygrywają. No ale wiesz, to już zostało skontrowane, już takie odstępstwo zostało skontrowane. Ludzie pograli tym, nie wiem, bodajże 2 tygodnie i już zostało skontrowane od nowa. Wracamy do starej mety. Tak, to mniej więcej wyglądało w tym momencie. W ogóle, co myślisz o polskich graczach w League of Legends? Ty grasz na US-ie. Spotykasz tam polskich graczy, bo sporo polskich graczy Tak, to tam gra. prawda.
Zwłaszcza tych, co grają dość długo w League of Legends, bo tam w sumie się wszystko zaczęło, tam był pierwszy serwer otwarty. Pierwszy stabilny serwer i w ogóle tam zawsze jest stabilnie jakimś cudem. Co myślisz o polskich graczach w ogóle w League of Legends? Na pewno, czy musiałbym więcej pograć na serwerach West i Nordic Indies, bo tam zdecydowanie więcej jest tych polskich graczy i są to na pewno inni gracze niż na North America, bo wiadomo, że na North America to są ludzie, którzy założyli konta dużo wcześniej i polskich graczy należy podzielić na kilka takich grup. Na pewno ci starsi gracze, wiadomo, że grają lepiej, bo grają dłużej. Natomiast czy jakąś taką konkretną opinię o polskich graczach? Na pewno często biorą grę zbyt poważnie, co często zauważają inne narodowości. Widać, że rzucają takimi komentarzami, że jak flamuje, to Polaczek na pewno. Strasznie Polacy mają kompleks na tym punkcie, że to oni są tutaj najważniejsi w tej grze i jak przegrywają, to na pewno przez swoich gości z drużyny. To jest charakterystyczne, to nie jest tak, że każda narodowość tak ma, tylko to jest charakterystyczne dla Polaków, tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co obserwuję, plus straszne kompleksy narodowościowe też mają, czyli jak przegrywają, to nie mówią, że o, przez słabych graczy, tylko konkretnie mówią narodowość, to tamten Rusek, czy jakiś tam Ukrainiec. No co wiesz, co do Rosjan grających w tym momencie w League of Legends, to chyba większość społeczności ich nie lubi. No z całym szacunkiem na Rosjan, jeżeli ktoś to będzie kiedyś oglądał z Rosji. Ale oni naprawdę, ja na przykład też osobiście nie lubię grać trochę z Rosjanami. O, ja ci powiem, że bardziej nie lubię grać z Polakami. Też, ja jak widzę, właśnie, nie? To jest moje kolejne pytanie. Jak to jest, widzisz powiedzmy w tym momencie włączasz League of Legends, wchodzisz do solo queue i widzisz nagle osobę, powiedzmy tam, mytech.pl. Mówisz cześć? Nie. Pisze normalnie, hej, komunikuje się tak, jakby był każdym innym graczem. Każdym innym graczem, czyli używasz angielskiego. Chociaż nie, wiesz, jeżeli już tak wspomniałeś, że solo queue, czyli to jest gra rankingowa. Powiedzmy, nie lubię grać gier rankingowych, bo wtedy jest troszeczkę inne podejście. Powiedzmy, że ma się większe parcie na to, żeby tą grę wygrać. Bo oczywiście są te magiczne punkciki elo i tak dalej, dlatego preferuję grać normale, bo wtedy jest mniejsza spina. Natomiast jeżeli to jest ranked, to podejrzewam, że aby ułatwić sobie zwycięstwo, zagadałbym do niego i zapytał się, czy ma na przykład Skype'a, czy inny komunikator, by poprzez lepszą komunikację w grze, wiadomo, zwiększyć szansę na zwycięstwo. Wiesz co, testowałem ten twój sposób, znaczy on niekoniecznie akurat nie z Polakami, ale testowałem go w ogóle z graczami, którymi grałem rankedy. Próbowałem to przetestować, powiedziałem tam 2 dni próby właśnie, bo znalazłem kiedyś właśnie taki poradnik. Jeżeli ktoś jest w stanie gdzieś tam załatwić sobie serwer TS-a, coś tam, czy Ventrilo, niech właśnie zagada do tych ludzi, z którymi gra rankeda, czy jeżeli takie coś mają, niech wbiją, będzie łatwiejsza komunikacja. Nawet jeżeli tylko między dwoma albo trzema graczami, to zawsze ułatwia grę. Przetestowałem to. Uwierz mi, z całym szacunkiem, w moim przypadku się to nie sprawdziło. 2 dni testowania. Nie chodzi o to, że właśnie wbijali ludzie, tylko że oni zamiast do ciebie flamować do ciebie na czacie, to oni spamowali ci do ucha. Jeszcze z tak czasami kiepskim angielskim, że ty się zastanawiałeś 6 razy, czy on cię obraził, czy cię pochwalił. Naprawdę. Testowałem to, bo przeczytałem to w jakimś poradniku, a on wie, co, no to może się to sprawdzi, może to coś da. Przetestowałem to i mówię ci, jak to było. Tak właśnie mówię, że pytanie o Skype'a, coś tam. Też wiele razy zostałem pytany, czy mam Skype'a, czy mam TS-a. Wiesz, ale to zazwyczaj było po meczu, dlatego że ludzie chcieli zagrać zazwyczaj drugi mecz ze mną, ewentualnie w podobnym składzie, jaki był ostatnio. Powiem ci, że parę razy przejechałem się właśnie w ten sposób, że ludzie, no dobra, okej, dam ci tego Skype'a. Wysyłam ludziom Skype'a. No i okej, gramy. Zostałem ustawiony na pozycji, której po prostu nienawidzę, czyli w dżungli. Ja od razu powiedziałem, że junglerem jestem beznadziejnym, nienawidzę tego. Nowa dżungla jest dla mnie po prostu masakryczna. I koleś nagle stwierdził, po meczu przegraliśmy ten mecz, no jakoś nie strasznie przegraliśmy ten mecz, no ale przegraliśmy. I on nagle bez słowa, ani cześć, ani nic, rozłączył rozmowę, usunął cię ze znajomych w LoLu i usunął cię ze znajomych na Skype'ie. To było dla mnie bardzo, bardzo dziwne, bardzo, znaczy trochę się zirytowałem, w sumie, nie wiem, poszedłem sobie zrobić herbatę, wróciłem i nawet nie pamiętałem o tym. No ale jednak mimo wszystko,
Czy jeżeli właśnie ktoś by cię tak zaprosił, powiedzmy do znajomych, bo stwierdził, że jesteś dobrym graczem i fajnie byłoby sobie kiedyś pograć, czy zgodziłbyś się na takie Nie coś? Po przyjmuję prostu? nieznajomych osób do znajomych przede wszystkim. Czasem nawet jeżeli gra dobrze czy coś. Tylko w znajomych trzymam kolegów, tak jak nazwa, jak sama nazwa wskazuje, znajomi, czyli ludzie, których znam. Natomiast jeżeli chodzi o taką komunikację na Skype, to raz mi się zdarzyło rzeczywiście, że tam zaczęliśmy rankeda. Nam nagle byłem ja z kolegą, nie? Plus było dwóch jeszcze innych gości, też z Polski. Oni, że hej, czy gadacie na Skype? No tak, no tak. No okej, okay, to w czwórkę żeśmy wbili, pogadaliśmy i w sumie przez jakiś czas później graliśmy i było dosyć przyjemnie, ale tak jakoś, no nie wiem, po prostu... To nie było to. To nie było to. No też właśnie, jak gram z randomowymi ludźmi, ja w sumie przebiłem się już przez trzy drużyny. Ja pamiętam, że właśnie jak jest drużyna, jak my zawiązywaliśmy więzi w drużynach, no to fajnie się to robiło, to fajnie, bardzo sympatycznie się grało, bo traktowałeś tych ludzi jak, nie wiem, jakbyś naprawdę stał z nimi ramię w ramię na polu bitwy. Ale też właśnie grając z randomowymi ludźmi, mnie to denerwowało, bo tak no z tymi ludźmi, ja w tym momencie nawet jak gram, to w ogóle się nie odzywam podczas grania, nie piszę nic. Jeżeli to nie jest ważne i związane z grą, na przykład typu jungler jest na bocie i lecimy no tak, barona wiadomo. na szybkości. No właśnie, jeżeli to nie wymaga ode mnie, to nie odzywam się. I to właśnie jest moje następne pytanie. Mamy zły dzień, albo spotkaliśmy gracza lepszego od siebie i nagle jedna osoba z naszej drużyny stwierdza, że że my fidujemy, że przegrywamy mecz i zaczyna ostry flame, ostry spam na nas. Czy robisz w tym momencie ignore? Czy mówimy o koledze z drużyny, czy mówimy o randomie? Nie, mówimy o randomie w tym momencie. Jeżeli zaczyna mnie flamować, bo rzadko mi się zdarza słaba gra, to przyznam, bo na ogół nie jest aż tak tragicznie. Jeżeli ktoś mnie flamuje, to rzucam mu coś, że każdy może się pomylić. Wiadomo, bo to każdy gracz popełnia błędy, nawet ci najlepsi popełniają błędy. Tylko ci najlepsi różnią się od tych gorszych, że popełniają błędy rzadziej oczywiście. Tylko kwestia tego jest, że ludzie nie umieją przyjąć do wiadomości, że ktoś ma na przykład gorszy dzień i czy komuś zdarzyło się popełnić błąd, bo on na przykład ma dobrą grę i w ogóle nie popełnił błędu jeszcze w tej grze, bo tak też się zdarza. A ktoś z jego drużyny notorycznie popełnia błędy, bo słabiej mu idzie, to i zamiast powiedzieć w jakikolwiek sposób, by nie wiem, poprawić mu chociażby samopoczucie i sprawić, że może zacząłby lepiej grać, to wolą sflamować, zwyzywać i tym samym sobie ulżyć, co jeszcze bardziej pogarsza atmosferę w drużynie i tak naprawdę nie przybliża w żaden sposób do zwycięstwa. To jest szczerą prawdą w sumie. Ale powiem ci jeszcze taką rzecz. Czasami zauważyłem, to akurat nie zauważyłem po moim znajomym, on gra w League of Legends, ma trochę wyższe elo niż ja, ale on wyszedł, tak jak ja, kopał się z kompletnego dołka. W tym elo, mieliśmy tam poniżej 1000 i tak dalej, już o liczbach nie mówmy. I on się wykopał, ale on się wykopał flamując, co jest najśmieszniejsze. Ale w ten sposób, że on flamował z tak zwaną głową. On był oczywiście zły na swoich sojuszników, że oni grają źle, no ale flamuje, ty jesteś taki, 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 powinien zrobić tak, tak i tak. To też jest forma flame'u, to też jest forma, to jest zawsze ryzyko, że dana osoba może się na przykład za siódmym razem zdenerwować, nacisnąć ADF4, dziękuję. Znaczy to jest też, właśnie to co powiedziałeś, to jest różnica, czy mu napiszesz oh my god, what the fuck, why you build coś tam, Road of Ages on Anivia, do, nie wiem, Rabadon, please, coś tam. Czy, i to jest jeszcze, no powiedzmy w miarę do przełknięcia, czy mu napiszesz coś tam, you fucking cocksucker, I fucked your mother every night, you fucking fucker, fuck, i wiesz. Znaczy wiesz, u mnie to w tym momencie się równa tak. To samo, bo nie zamierzam takiego czegoś czytać. Naprawdę, bo to mi nawet przeszkadza, bo czasami właśnie jak siedzę na supporcie, jak siedzę gdzieś na bocie i na przykład widzę, że smog leży, tam powiedzmy my zabijamy, czy oni, to sobie pisze drag, któraś tam minuta będzie. No i właśnie potem mnie denerwuje, że muszę przewijać 200 ileś tam i po prostu wiesz, jeszcze jakby mówili coś z sensem, to jeszcze to przeżyję, ale czasami warto właśnie zawołać, że drag za minutę i trzeba się zbierać.
No i właśnie, naprawdę mnie denerwują tacy ludzie, bo oni tak naprawdę psują tą społeczność. Flamerzy psują społeczność League of Legends, która naprawdę jest, robi się coraz bardziej rozbudowana, ciekawsza, co widać. I w Polsce to widać, i widać to na świecie, że cała scena, wokół której jest, cała scena wokół League of Legends, cała scena graczy, w tym momencie osiągnęła prawie że porównywalną scenę, no może trochę przesadzę, ale jak ze Starkiem było jedynką, też on zaczynał w ten sam sposób. StarCraft 2 się już wyrobił na StarCraftie 1, ale moim zdaniem kiedyś League of Legends dogoni StarCrafta 2. W tym momencie już League of Legends ma więcej użytkowników niż World of Warcraft, także moim zdaniem League of Legends goni ciągle, będzie miał coraz więcej użytkowników, coraz więcej zarejestrowanych kont, no i swoją drogą, że każdy ma przynajmniej ze 3. No ale... Czy ty uważasz, że, nie wiem, polska społeczność, polskie community, bywałeś może na stronie GoFedGens.pl tak, czasami? Tak, straszne głupoty, tam piszą na ogół, tak szczerze mówiąc. No właśnie, ale ja tam w sumie zacząłem moją przygodę z polskim community League of Legends i ona się, mimo wszystko ona się rozrasta od naprawdę ludzi, którzy nie są świadomi, czym League of Legends jest, do ludzi, którzy mają średniej klasy Elo, powiedzmy te 1700. No i naprawdę, to community rośnie, ludzie sobie i pomagają, ale i zarazem nienawidzą się nawzajem, co się też zdarza. Co myślisz o tym w ogóle, o tej całej społeczności w Polsce, o tej społeczności na świecie? Znaczy, no ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia, no może nie stricte wieku, a dojrzałości użytkowników i tego, że młodsze i mniej dojrzałe osoby zupełnie inaczej do tego podchodzą. Dla nich wygrana w grze jest naprawdę czymś strasznie, strasznie ważne to dla nich jest, do tego stopnia, że decydują się, nie wiem, są tak sfrustrowani tym, że przegrywają nie przez siebie, a przez kogoś na przykład, bo tam oni mają dobry mecz, a ktoś ma słabszy, do tego stopnia, że po prostu flamują, wyzywają równo jak jedzie, bo strasznie, strasznie są tym sfrustrowani, że przez kogoś grę przegrywają, do tego stopnia, że czasami nawet nie są zauważyć tego, że to przez nich drużyna przegrywa, a nie, że oni przez kogoś. To samo widać też na forach. Ogólnie polska scena LeagueOfLegends.pl, nie wiem czy to tylko, ja odnoszę takie wrażenie, że nie do końca ogólnie, większość graczy nie do końca zna mechanikę tej gry. Szczególnie kiedy widzę komentarze u siebie pod rozgrywkami, gdzie z kolegą Solatopa, który również grał APK, i powiedzieliśmy, robimy double vota, taktyka double vota. Czyli wytłumaczę, bo może też nie wszyscy ogarniają. Buduje się dwa razy, dwie osoby budują item Will of the Ancients, co sprawia, że aura się podwaja i 50% spellvampa łącznie daje, gdzie normalnie 25. I teraz osoby nieznające mechaniki gry wypowiadają się w komentarzach, że to tak nie działa, albo że co gorsza, my bugujemy grę, czy używamy exploitów. Co jeszcze gorsze, te osoby są w 100% przekonane o swojej nieomylności. No i to oni niestety sprawiają, że ludzie postrzegają polski community League of Legends tak, a nie inaczej. Czyli z wierzchu wygląda tak, że to są flamerzy, osoby, które nie znają się na grze i tak dalej, tylko dlatego, że to te osoby są najgłośniejsze, a ci, którzy sobie od tak grają dla zabawy, wiedzą coś o tej grze, po prostu się nie wypowiadają. Dokładnie taka sama sytuacja, jaka jest na przykład w komentarzach na YouTubie, o czym wcześniej mówiliśmy, że najbardziej widać te komentarze typu pierwszy, szlachta przed 300, jakieś tam głupkowate. Natomiast osoby, które mają rzeczywiście coś ciekawego do powiedzenia, rzadko się wypowiadają. W sumie pierwszym polskim graczem, o którym było głośniej w ogólnym świecie, był Szuszej. Tu nie ma co ukrywać, Szuszeja chyba każdy tak zna, a przynajmniej słyszę o nim, w sumie nosi pas mistrzowski. To jest jedyny w sumie Polak, który się wybił przed pierwszymi mistrzostwami w jakiejś większej drużynie. Potem pojawiły się dwie drużyny. Było to Frag Executors ze swoją drużyną League of Legends i pojawił się Gameburg Team. Obecnie są to ex-Gameburg Team, oni tam niestety nie wiem jak wygląda ich sytuacja z klanem Gameburg Team, tak czy jak w tym momencie zawsze piszą ex-Gameburg Team.
Ale widziałem ich streamy, widziałem jak grają. Grali nawet właśnie z TSM, grali z CLG. Gamebook Team przecież było w Korei, obecnie na World Cyber Games, reprezentować Polskę, bo oni wygrali polskie World Cyber Games. I tak się właśnie zastanawiam nad przyszłością Polski na scenie profesjonalnych graczy. Już nie nawiązując tylko i wyłącznie do League of Legends, ogólnie. Ja nie interesuję się za bardzo innymi grami, ale właśnie nie słyszę dużo o Polakach. W StarCraftie wiadomo, dominują Koreańczycy, tu nie ma co ukrywać, bo mój współlokator non-stop wyzywał Koreańczyków. W CS-ie w sumie ciężko określić, bo to wszystkie narodowości mają równe szanse. Chociaż moim zdaniem Europa Zachodnia jest dość mocna w CS-ie. Ale właśnie w League of Legends w tym momencie zaczęły się pojawiać drużyny wschodnie, w tym Polska. Mamy właśnie to Frax Executors, X Gamebook Team. Mamy Szuszeja w Fnaticu. I naprawdę jakbyśmy tak poszukali, to w trochę mniejszych drużynach też znajdzie się paru Polaków. W ogóle przeglądając, bo dzisiaj były rozgrywki Go for LOL, przeglądając sobie tak właśnie, jak się tam dzieje, patrzę na tych polskich drużyn tam, nie wiem, na oko to może z 10 było. Nie, co, to jeszcze na zachodnim serwerze, no to już nie już za wschodnim. Co myślisz o polskiej scenie, o graczach, którzy zaczęli się w to bawić, którzy, nie wiem, może marzą o zostaniu prograczem, oglądając Szuszeja? Oglądając Szuszeja na pewno nie staną się prograczem, bo Szusz, znaczy no tak szczerze mówiąc, jak podglądam sobie to, to nie jest, Szuszej to nie jest ten sam poziom gry, co ci najlepsi z najlepszych, natomiast kwestia tego, że on swoją popularność zawdzięcza bardzo dobremu występowi na Dreamhacku. Po prostu miał wtedy dobrą formę i prawie w ogóle nie popełniał błędów, świetnie i taktycznie myślał i właściwie grając jako AP Carry naprawdę spełniał swoją rolę i często prowadził drużynę do zwycięstwa. Także na Dreamhacku zagrał naprawdę świetnie, ale tak na co dzień, jak sobie go czasami podglądam, to wcale aż takiej rewelacji nie ma, szczerze mówiąc. Ale w tym momencie ja nie pytam się, bo ty jak oglądasz jego streama, to oglądamy jego streama na solo queue. Nie chodzi mi właśnie o solo queue, chodzi mi o drużyny, ponieważ gra drużynowa różni się całkowicie od grania solo. I moim zdaniem Szuszej pasuje do stylu gry Fnaticu, dlatego że Fnatic ma no, dość specyficzny styl grania, z tego co zauważyłem. Oni naprawdę, jak oglądałem ich screamy niedawno, bo zaczęli treningi z powrotem, obejrzałem parę screamów. Aha, wyjaśnienie, bo tam użyłem wcześniej te słowa scream. Scream jest to mecz między dwoma drużynami, jakby ktoś nie łapał o co chodzi. A nie spar? Sparring? Nie, scream aha. Się mówi na w League. Przynajmniej gracze League of Legends pierwszy raz się właśnie spotkałem z tego typu stwierdzeniem też. No to jakbyś gdzieś kiedyś przeczytał właśnie, że był scream między drużyną A i drużyną B, to jest właśnie sparring. Można to nazwać sparringiem. Tak czy siak, właśnie prowadzili parę tych screamów, oglądałem to, to zauważyłem, że Szuszej sobie radził bardzo świetnie, moim zdaniem, ale tylko w drużynie. On indywidualnym graczem nie jest jakimś super, jest przeciętnym indywidualnym graczem, jest na poziomie właśnie takiego Elo 1700 do 2000 może. Ale na w teamie, to jak oni się zgrywają, to naprawdę pokazuje wtedy swoją klasę, bo wie, na co może liczyć od innych. Czy ty myślisz, że Polacy tworząc właśnie takie drużyny albo łapiąc się z drużynami też pokazaliby więcej niż umieją? A nie robią tego? Przecież właśnie tak jak mówiłeś, powstają polskie drużyny i osiągają jakieś tak, tam sukcesy. Tylko z tego co zauważyłem właśnie, przykładem niech będzie Frag Executors. Jest tam gracz o ksywce Inba. I z nim była taka sytuacja, że on solo queue stał wysoko, ale jak grał z drużyną, nie szło mu za ciekawie, tak ci powiem. Znaczy na pewno można powiedzieć, że wiadomo, zgranie to jest świetna przewaga. I ja wychodzę z takiego założenia, że ludzie, którzy grają świetnie, tam mają swoje linie opanowane do perfekcji, a kompletnie nie mają zgrania, przegrają z drużyną, która gra no tam przeciętnie, ale za to zawsze słuchają się siebie nawzajem, czyli mają to na, plus mają na przykład dobry map awareness, wspomagają siebie na liniach, bo jak na przykład każdy gra indywidualnie i nie czuje się dobrze z innymi, na przykład gość gra junglerem, top przegrywa, to nie pójdzie mu pomóc, tylko zacznie na niego wjeżdżać na czacie i pójdzie gdzieś indziej gankować. A jak drużyna jest zgrana i top przegrywa, to i mid tam pójdzie, żeby mu pomóc i jungler pójdzie i go wspomogą po prostu, jako że jest kompanem. Także zgranie
daje moim zdaniem dużo większą przewagę niż umiejętności. No tak, ale to samo się też tyczy przeciwnej drużyny, bo nigdy nie wiemy, z kim przyjdzie nam grać. Tak, prawda. My z kolegami na przykład jak gramy dla przykładu, my nie mamy jakoś super zgrania, tylko często jesteśmy na... Premade, mamy dobre zgranie, na pewno można powiedzieć, że jest przynajmniej dobre, dlatego na premade'ach często zdarza nam się, że jeżeli przeciwna drużyna gra nieźle, ale jest niezorganizowana, po prostu niszczymy ją. Tak samo zdarza nam się trafić na przeciwników, którzy są niesamowicie zgrani. No gdzie ktoś próbuje sam zrobić jakąś akcję, od razu trzech przeciwników go dopada i jest koniec. Błąd za błędem punktują nas i poprzez to niesamowite zgranie i komunikację po prostu my nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zdominować gry. Tym bardziej, wiesz, później dochodzi frustracja, tym lekka przynajmniej, tym, że się przegrywa i mecz generalnie robi się przegrany. No, masz kompletną rację, tak właśnie niestety bywa w Solokiu. No niestety, u mnie na zegarku wyskoczyła godzina 15 nagrywania. Miało być 15, przedłużyło się o godzinę. Także myślę, że powinieneś ten materiał podzielić, myślę, najlepiej na części tematyczne. No właśnie też tak pomyślałem o tym samym podczas nagrywania, że bo tutaj wyszły nam w sumie dwie rzeczy i akurat to powinno wyjść mniej więcej po równym materiale, więc w ten sposób to zrobię zaraz po złożeniu. Także twoje ostatnie słowo do widzów mojego kanału, ewentualnie twojego, jeżeli to gdzieś tam umieścisz, będziesz chciał mnie... Jak tam tak, na pewno chciał? Myślę, że umieszczę to na swoim kanale. Czy mam wam coś do powiedzenia? Chyba to, co powtarzam od samego początku na moim kanale, podstawowa reguła. Używajcie mózgu, zanim cokolwiek zrobicie i też nie podchodźcie bezkrytycznie do wszystkiego. W przypadku YouTube'a i tak dalej nie słuchajcie, nie uznawajcie za prawdę absolutnej wszystkiego, co wam mówią. W przypadku League of Legends nie uważajcie za świętość tego, co robią gracze stopki. Nie bójcie się kombinować z czymś nowym, nie przejmujcie się tym, że ludzie mówią, hej, Hotshot mówi, że to jest złe, więc to na pewno jest złe. Po prostu używajcie mózgu i miejcie swoją własną opinię na te tematy. Tak samo zapraszam was do dyskusji na temat tego, co mówiliśmy tutaj, bo prawdopodobnie są osoby, które się z tym nie zgadzają. Jeżeli jesteście na tyle inteligentni, że potraficie argumentować swoje zdanie, to zapraszam do dyskusji właśnie pod tym filmem, to na pewno, myślę, postaramy się tutaj odpowiedzieć i w jakiś sposób obronić nasze zdanie, a może nas przekonacie do swojego. Hej. Dziękuję ci uprzejmie za rozmowę, bo mam nadzieję nie najgorzej jak na pierwszy raz. Tak, wydaje mi się, że okej, bardzo luźno i spontanicznie wyszło, także również ci dziękuję. Dzięki wielkie, to był znowu Gimper. Siema, na razie, cześć.